Dobry lot, dzień dobry. I dzisiaj właśnie będziemy relacjonować wyniki z kolejnych wspólnych gębników. W międzyczasie jeszcze chciałem właśnie powiedzieć tutaj a propos tej trasy, jeżeli ktoś jeszcze na ostatnią chwilę chciałby gdzieś dojechać do trasy, dać gołębie na wspólny gębnik właśnie po obiedzie, czy komuś tam mam zabrać gołębie, a nie pamiętam o tym, to proszę się przypomnieć. Tutaj to pierwszy raz oko ta trasa będzie wyglądała, że lecimy od Nowego Sącza, później Tarnów, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Białystok, później Puszcza, Bydgoszcz, w zasadzie jeszcze aż pod Szczecin i wracamy na Poznań, Wrocław, Gliwice. Także tak wygląda ta nasza trasa, już ustalona właśnie na piątek i sobotę. A tutaj przechodzimy do wyników. Tutaj najwięcej polskich gołębi na korabi. Mamy nadzieję, że to będzie właśnie rok Polaków na korabi letniej. I tutaj 115 km, 8 miejsce Suchcicki Szczepański spółka, 17 MM Grzywa, 20 siódme chyba, tutaj nawet nie wiem, źle sobie zapisałem, 27 chyba Maziarz Racing Team, 28 Knapczyk MM, 34 Gierczak Tadeusz, 36 Stankowski AE, 41 Bednarczyk Grzankowski, 42 Babiński Mariusz, 52 ponownie Stankowscy, 53 Wróbel Michał Patryk, 55 Maziarz Racing Team, 58, 63 Grzankowski Jarosław, 64 Rzadkowski Dawid, 72 Śliwa Jan, 76 Mateo, 95 Szczoczarz Grzegorz, 96 Mateusz Grzywa. Na Superstarze odbył się lot konkursowy 100 km, również pierwszy konkurs. 5, 11, 44 Maziarz Racing Team. Na Faunie 275 km, skrócony półfinał. Już lot półfinałowy, 17 miejsce Wróbel Michał Patryk, 47 Bocheńczak Jan, 67 Wróbel Michał Patryk, 79 Maziarz Racing Team, 96 Wróbel Michał Patryk. Na Europa Master również kolejny lot, 5 miejsce Mazury One Love Race, 7 Maziarz Racing Team, 10 Wróbel Michał Patryk, 12 Maziarz Racing Team, 29 Wróbel Michał Patryk, 35, 44 Maziarz, 45, 47 Kusiński Chmielewski, 65 Maziarz, 76 Wróbel. Na Kalimanci lot konkursowy 200 km, 40 miejsce Wróbel Michał Patryk, 49 Maziarz, 64 Wróbel Michał Patryk. Na faworycie 150 km na Węgrzech, tutaj 18, 71, 77 Maziarz Racing Team. Na Sanybiczu również lot konkursowy pierwszy 100 km, drugie miejsce Wróbel Michał Patryk, gratulacje podium, szóste miejsce Maziarz Racing Team, 44 również Maziarz, 51, 53 Wróbel Michał Patryk, 57, 68 Maziarz i setne Wróbel Michał Patryk. Na Sofii lot półfinałowy przed finałem, który będzie bo chyba końcówką tego tygodnia, tak mi się wydaje, Sofia One Love Race w Bułgarii, trzecie miejsce, gratulacje, podium Stępniewski LKK, 65, 87 Maziarz Racing Team. Na Reczanach 155 km, dosyć ciężkawy lot i tutaj trzecie miejsce, 33, 50 i 79 Maziarz Racing Team, 96 Stępniewski LKK. Tatry 180 km, gratulacje, kolejne polskie podium, trzecie miejsce Kardaś Team, 20, 26 Maziarz, 32 Wróbel, 61 Maziarz, 64 Wróbel Michał Patryk. Jeszcze był też również pierwszy konkurs na Zagrzebiu, 115 km, i tutaj miejsce czwarte Stępniewski LKK, 16 Mateo, 41 Gierczak Tadeusz, 42 Bocheńczak Jan, 53, 63 Maziarz Racing Team, 68 Bocheńczak Jan, 91 Maziarz Racing Team, 95 Kusiński Chmielewski. Także tutaj wydaje mi się, że do wtorku wszystkie właśnie te wyniki, podali. A jeszcze było na Ostwestfalen 115 km. I tutaj szóste miejsce Maziarz Racing Team, 14 również, 62 również Maziarz, 70 Wróbel Michał Patryk, 89 Bocheńczak Jan, 91 Maziarz, 92 Wróbel Michał Patryk, 97 również Maziarz Racing Team w Niemczech Ostwestfalen. Także powoli te wspólne gołębniki się rozkręcają. W zasadzie cały czas te loty są ciężkie, wymagające. Dużo bocznych wiatrów dziesiątkuje stada na tych wspólnych gołębnikach. Już masa, praktycznie na ten moment w zasadzie ci, którzy przelecieli już do około 200 km, mają po połowie gołębi. Także dosyć ciężkie są te warunki, aczkolwiek tak jak tutaj mówię, w pierwszej dziesiątce siadają polskie gołębie, zdobywają również podia. Tutaj mamy
właśnie podium na Leczanych, na Leczanach Czechach bez naszej hodowli, na Sofii Stępniewski LKK, na trzecie miejsce Sunny Beach, Michał Patryk Wróbel miejsce drugie, no i kilka czołowych pozostałych konkursów, także bardzo fajnie te gołębie na razie polskie latają, aczkolwiek no, te ciężkie sezony ten ciężki sezon daje się we znaki, dziesiątkuje stada, nieważne czy to jest gołębie niemieckie, polskie, polskich hodowców, niemieckich hodowców, czy tubylców, czyli ja nazywam tubylców, czy to wiadomo, największe szanse mają, jak gołębiki są w Bułgarii, no to Bułgarzy najbardziej znają ten klimat Rumunii, w Rumunii i tak dalej, ale tutaj nie wybieraj, po prostu te loty są cały czas bardzo, bardzo ciężkie. Teraz kolejne loty, które będą właśnie się odbywały, między innymi półfinał na Chorodniku, 370 km, będzie Europa Master około 220 km, co tam więcej jeszcze będzie, będzie Kalimanci 300 km, także jest kilka tych takich lotów, gdzie pewno już trochę tych więcej strat będzie, a jak to będzie wyglądało, to będziemy transmitować na kolejnym filmiku, jak to wygląda właśnie, jak te loty się jeszcze bardziej wydłużą, zobaczymy, jak to wszystko będzie oddziaływało na polskie gołębie, aczkolwiek myślę, że im dalej tym będzie lepiej, mimo tego, że sezon jest naprawdę ciężki, ale na razie jest wszystko dosyć fajnie w Lidze Światowej, czy to sprintu, czy generalnie też dobre wyniki polskich hodowców, na razie szpicowe, także no, miejmy nadzieję, że dalej wszystko będzie toczyło się po naszej myśli. Dobry lot.